Witam gorąco Państwa i zapraszam do lektury najnowszego numeru Niedzieli. Brazylia to tygiel ras i narodowości. Papież zapukał do drzwi tego kraju. To pierwsza zagraniczna pielgrzymka pontyfikatu papieża Franciszka. O tym wielkim świętowaniu papieża z młodymi przeczytamy w interesującym i obszernym tekście redaktor Lidii Dudkiewicz. O młodzieży z całego globu, która podążyła do Ameryki Południowej na spotkanie z papieżem Franciszkiem i tym samym o wielkiej łasce, której dostąpili młodzi, pisze ksiądz infuat Ireneusz Skubiś, redaktor naczelny Niedzieli w swym cotygodniowym felietonie. W najnowszej Niedzieli arcybiskup Józef Michalik odnosi się do 70. rocznicy zbrodni na Wołyniu. Zauważa, iż nasze relacje z krajami sąsiednimi są bardzo ważne, mimo że czasami są niezagojoną i krwawiącą raną. Pochylając się dalej nad kartami naszej historii, polecam artykuł odnoszący się do rocznicy śmierci generała Władysława Sikorskiego. Warto również przeczytać artykuł autorstwa Aliny Czerniakowskiej Powstanie Warszawskie, Duma 44. Polecam rozmowę przeprowadzoną w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Rozmowa z księdzem Ryszardem Sztylką i księdzem Aleksandrem Dońcem odnosi się do troski i nadziei polskich emigrantów. O postępującej patologii finansów publicznych, tolerowanej prywatyzacji podatków i pilnej konieczności uszczelniania systemu fiskalnego z ekonomistą Zbigniewem Kuźmiukiem rozmawia na łamach Niedzieli Wiesława Lewandowska. Na furcie zostawiają komórkę i tablet. Swój urlop spędzają w ciszy klasztoru, gdzie nawet przez niektóre okna nie można wyglądać. Prawdziwe wakacje są pełnią wolności. A o wakacjach w głąb siebie pisze na łamach Niedzieli Katarzyna Wojnarowska. W ramach wakacyjnego cyklu Niedzieli Szlakiem Maryi Witold Dudziński zaprasza nas na Kaszuby. Okazuje się, że na tym kaszubskim szlaku sporo jest sanktuariów maryjnych. Wraz z tym numerem Niedzieli otrzymają Państwo dodatek nie tylko dla seniora, a w nim przeczytamy m.in. o korzyściach z nauki języków obcych, znajdziemy poradnik dla seniorów i ich rodzin, dowiemy się też sporo o edukacji ludzi w dojrzałym wieku. To tylko niektóre artykuły zaprezentowane z najnowszego numeru Niedzieli. Zachęcam Państwa do lektury. Przypominam, że tygodnik dostępny jest w kioskach ruchu, w parafiach w całej Polsce, a w wersji elektronicznej dostępny na stronach internetowych www.niedziela.pl. Dziękuję serdecznie za uwagę i życzę miłej lektury.